chciałam panu pogratulować budynku New Iron, ponieważ Dziękuję. Jest to chyba jeden z takich budynków, który się pojawił w Łodzi i który generalnie wywołuje zachwyt. Więc gratulacje. Tak, dziękuję bardzo. Udana inwestycja, udany projekt. Wiele lat na niego czekałem, zanim został zrealizowany, ale opłacało się. Opłacało się. Tak. I jak myśli pan o tym budynku, to było trudniej niż w innych przypadkach, czy raczej to był taki projekt, który właściwie wyczekany i zrealizował pan marzenie i to tak gładko poszło? No, gładko nie poszło. Sam problem jak gdyby z takimi projektami jest, no to co w ogóle zaproponować inwestorowi, żeby to było to i przetrwało lata, tak? Bo w przypadku takiej inwestycji zazwyczaj ta pierwsza wersja, pierwsza wizja zazwyczaj przechodzi, jest to dosyć duże zobowiązanie. Zobowiązanie na pewno, bo to no dość, inwestor dość, swoje, dość duże, miasto tak, też ma jakieś oczekiwania i to trzeba gdzieś tam wypośrodkować. Budynek został bardzo dobrze przyjęty po wielu latach. No, projekt był robiony w 2019 roku, w 2020, w 2021 rozpoczęła się realizacja, mamy 2024 zakończona. I generalnie o nim ludzie mówią, no znają to miejsce, tak? Tak, znają i nazwę, fotografują. No, fotografują, no tu się prześcigają w różnych typach tych zdjęć, tak? Mnie to bardzo cieszy, wysyłają mi też różni fotografowie właśnie zdjęcia, też mogę je wykorzystywać, więc niekoniecznie, no sam osobiście też robiłem sesję fotograficzną tego budynku, no to budynek jest bardzo fotogeniczny. Polecam. Od środka również. Polecam, tak, polecam robić zdjęcia, no ta perspektywa, którą sam wytwarza, jak gdyby, bo budynek stworzył ulicę w końcu jakąś, tak? No bo wcześniej mieliśmy tam plac, mieliśmy parking, to nie czuć było, że tam są te dwie ulice w ogóle z daleka. Teraz stojąc na Piotrkowskiej już mamy wrażenie, że urbanistyka trochę urosła, już widzimy jedną ulicę, drugą ulicę, no coś się zadziało, tak? To prawda, a proszę powiedzieć nazwę, kto wymyślił? New Iron, no nazwa powstawała wraz ze sztabem marketingowym. I to oni porównali budynek do Flatirona, uznano, że to będzie ta dobra inspiracja, tak? A tak naprawdę inspiracji w sumie żadnej w tym wszystkim nie było, to było takie, wie pani, ostre kreowanie rzeczywistości, która nie istniała tak naprawdę, bo jest działka, która zwęża się i jeszcze wymyśliłem to zaoblenie, mieliśmy plan miejscowy, który nakazywał robienie samej tej szpicy wyższej, tam na dole miał być jeszcze podcień. No dużo, dużo różnych takich jest rzeczy, które ukształtowały obiekt, a tak naprawdę no patrzymy na budynek i jest wszystko ok, tak? No. Niewiele jest w ogóle nowoczesnych obiektów, do których ludzie idą, czy chodzą, żeby zobaczyć po prostu samą konstrukcję, jak on wygląda. Ten budynek właśnie taki jest. No, powiem pani, lubię taką architekturę właśnie też tworzyć, ogólnie, że wzbudza jakieś zainteresowanie, odbiór może być zły, odbiór może być dobry, ale jakieś emocje są, tak? No bo z 50 na 100 podejdzie pod budynek i mu się spodoba, kolejnych 50, no trochę mniej się spodoba, ale generalnie no czują, że to architektura już jest, tak? Jakieś przez duże A, prawda? A pamięta pan swoją pierwszą emocję, jak pan stanął na tej działce i powiedzieli, tu ma to stanąć? Co panu towarzyszyło, bo wokół stare budownictwo, takie typowe dla Łodzi. Ja się tym w ogóle nie przejmowałem, co stoi wokół, powiem pani, bo widać było, że nic nie ma, no to jest ten moment, kiedy architekt powinien podjąć decyzję, że tworzymy nową jakość, tworzymy coś nowego, nie ma za dużo nawiązań do żadnych obiektów, które są w koło, jedyne nawiązania to są wysokościami, tak, do budynku sąsiedniego, czyli wyszedłem od momentu, kiedy mamy kamienicę sąsiednią, mamy wysokość, do niej dorównujemy i później stopniowo podwyższamy się, tak? Później naleciałości, że to ma być kamienica. Nie czułem tej potrzeby, żeby ona miała być kamienicą, bo tworzyłem w XXI wieku. Więc te myśli jak gdyby od siebie zupełnie odsuwałem i celowałem w coś naprawdę super nowoczesnego. Niekoniecznie była ta myśl, że ma się stać symbolem, że ma się stać tak rozpoznawalny. Po prostu miał być moim kolejnym obiektem i miał być w moim stylu, tak? Dlatego też jest ciemny, ja bardzo lubię ciemne obiekty, lubię też ciemne obiekty w ogóle w centrum miasta. I to był jakiś taki no, ode mnie projekt dla wszystkich, no, miał być dla inwestora. Teraz cieszy oko, tak? No, ja się bardzo cieszę. Też w piątek otrzymałem informację z Londynu, że budynek zdobył nagrodę w International Property Award jako najlepszy obiekt w Polsce. Teraz tylko czekamy jeszcze na ilość punktów, gwiazdek, żeby pretendował do najlepszego w Europie, więc dużo się dzieje dobrego. No, budynek przyciągnął bardzo uwagę, się cieszę. No nas też to cieszy, ponieważ Łódź zyskała obiekt, a pan z tego co wiem z tą Łodzią jest związany nie od urodzenia.
No nie, nie, nie. Urodziłem się w Pyszkowie Trybunalskim, przyjechałem po prostu na studia, nie mając nic. I wszystko, czyli biuro, to co tworzyłem, wszystko było tworzone od totalnego zera, tak? Czyli początki biura, to, że się stałem architektem, no to też taki był mój pomysł, w sumie licealny i no, bardzo do niego dążyłem, tak? Do tego, żeby być architektem, ale znowu ucząc się przed architekturą i w trakcie bycia na studiach, no nigdy nie spodziewałem się, to by tak wyglądało jak teraz. Czyli jak? No, na studiach, przed studiami tworzenie, rysowanie, dużo marzeń różnych, tak jak to mnie tworzone. Finałowo jest tej kreacji u mnie sporo, bo sam prowadząc swoją działalność, swoją firmę, osobiście wykonuję wszystkie modele 3D, sam tworzę bryły, ale jest to jednak jakiś procent, ułamek tego, żeby stworzyć w ogóle obiekt, tak? Bo za obiektem później stoi sztab ludzi, których też trzeba jakoś dyrygować, jakoś koordynować, prawda? Motywować do działania, żeby tą moją wizję, którą stworzyłem, wymodelowałem, narysowałem, później przenieść do życia, tak? Na papier, później trzeba zdobyć pozwolenie na budowę, odbiór budynku. No, same formalności urzędowe, no w tym też się czuję bardzo dobrze, tak? W różnych rozmowach, bo tu trzeba było też podjąć rozmowy z urzędem, z konserwatorem zabytków. No, masa, prawda, masa rzeczy. Konserwator zabytków czasami może zdeterminować pewne projekty. Natomiast chciałam pana zapytać, czy po studiach była jakaś taka myśl, wyjeżdżam z tego miasta? Nie, nigdy. Dlaczego nie? Wie pani co? Co pana ja miałem opcję. Miałem opcję, żeby w ogóle wyjechać na studia do Bolonii, bo dostałem się na uniwersytet na trzecim, czwartym roku i pewnie gdybym wyjechał, to bym już tam został, tak? Ale jakoś już na studiach, bo ja ogólnie pracuję od pierwszego roku studiów, no już pracowałem w jednym biurze i też nie wiem jak to robiłem, ale też robiłem projekty dla znajomych jeszcze domów, bo ja od początku projektowałem domy i to był główny mój target w ogóle życia, po dziś dzień to tylko głównie robię, a takie budynki jak New Iron czy budynki w centrum miast, zabrzmi jak zabrzmi, przy okazji robię, bo to robię dla klientów. Tak od niechcenia. Znaczy dla klientów, którym robiłem po prostu wcześniej domy właśnie, bo najpierw im rozrysowałem ten scenariusz na życie, bo tak to nazywam, jak ten dom ma wyglądać, to jest ten cały scenariusz i później jak ta współpraca układała nam się, a zawsze się układa dobrze, to później działamy przy kolejnych projektach, tak? Na przykład w tym mieście ma znaczenie dla pana jego historia, jego ukształtowanie, nie wiem, jakaś jego energia? Czy bardziej skupia się pan na potrzebach klienta, czyli to, czego oczekuje od pana inwestor czy zamawiający? Ja dostaję pustą działkę i mam się do niej odnieść, plus odnieść się do budynków sąsiednich i wkomponować tak obiekt, żeby albo no, trochę był tym trendseterem w okolicy, trochę z czymś nawiązał, ale też niekoniecznie, bardziej siebie właśnie tak widzę jako tą osobę, która jednak jest tym trendseterem, no nie ma co tego ukrywać, tak? Ale jak mam momenty typu, nie wiem, central, prawda, bo też robiłem budynek central, tam też mamy pozwolenie na budowę, bo to tam odniesienie do tej historii no, było potężne, tak, no musi być, no został, pozostawiłem go tak, jest, tylko dopasowałem go do realiów, które mają tam być, czyli do mieszkań, które mają tam się znaleźć i poobniżałem pewne parapety, nawet delikatne ruchy. Zrobiłem, wiadomo, małe korekty nadproży, parapetów, ale to takie drobne elementy, które no, moim zdaniem, w moim odczuciu, no w tych czasach dla mieszkańców będą lepsze, bo tamte gdyby proporcje budynku dobre były w tych latach 60., 70., tak? Teraz życie się zmienia, tak już nie projektujemy parapetów na 1,40 m, no, na 90 cm, na metrze, tak? Też ludzie potrzebują okien do samej ziemi, no, no takie rzeczy no, są. No pan lubi szkło, to prawda, lubię, w tych projektach, tak, które dużo gdzieś jest. Tam dużo szkła a jest. A przy New Ironie jeszcze to gięte szkło, spełnienie marzeń po prostu. Ale to jest kwestia materiału czy kwestia światła, które dzięki szkle się otrzymuje? Bo powiem pani, to jest po prostu fragment elewacji. Ja gdyby tak to poukładałem w swojej głowie, że już okno nie służy tylko po to, żeby przez nie wyjrzeć, kogoś zawołać, tylko jest to fragment struktura po prostu, tak? W której albo coś się odbije za dnia, bo nie widać środka, nocą obserwujemy ludzi we wnętrzu i to, jak jest ciemno na zewnątrz, no to tylko widzimy fragmenty elewacji. Za dnia tworzy to całą strukturę. No bardziej ja odczytuję szkło jako po prostu, no wiadomo, doświetlenie, ale też trochę od tego wszyscy uciekamy, bo co, tworzę szkło, ale przed tym i okna, przed tym zadaszenia, żeby jednak to światło coraz mniej wpadało. Czyli bardziej jest to ta transparentna ściana, o tak bym ją nazwał teraz w tych czasach, tak? To jest coś, co połączy nas z zewnętrzem, w szczególności jak tworzę dużą ilość domów, no to tu dążymy do tego połączenia z naturą. Mamy już możliwości przepięknych szyb, teraz mam projekt, gdzie
Zaprojektowałem szyby o wymiarach 3,20 wysokość na 6,90 szerokość. No są już przepotężne tafle. Możliwości technologiczne teraz, jakie mamy, a jakie mieliśmy 10 lat temu, to powiem Pani, w sposób przepaść w podejściu do samej grubości ram. No, dążenia są takie, żebyśmy mieli sam mur i samo szkło. I już to powoli osiągamy. I teraz pewnie kolejne pytanie, co będzie dalej, jak już osiągniemy ten cel, tak? Znaczy z mojego punktu kobiecego jest bardziej pytanie, kto ma te szyby potem myć, wie Pan, bo to jednak w domu to się trochę można... Bo to jest ten tak zwany ktoś. Bardzo przepraszam, że tak prozaicznie ten wątek zakończyłam. Chciałam Pana zapytać, które miejsce w Łodzi Pan osobiście lubi? Jak Pan tak ma chwilę wyjść na spacer, nie wiem, spędzić chwilę ze znajomymi, to które miejsce? No, powiem Pani, najczęściej Piotrkowska jednak. Jednak to jest to miejsce, które jednak przyciąga siłą rzeczy. No każdy mówi o tej Piotrkowskiej, no każdy, jest tak wypromowana, ma no jest, ale energię. Dla mnie to jest nic złego, tak? No to jest, nie, to, nie. Jest to miejsce, które, prawda, żyje, no czy gdzieś więcej, dalej, no głównie tutaj, tak? A jak nie tutaj, to na obrzeża miast, spacery, Las Łagiewnicki, też wspaniałe miejsce, tak mamy blisko, zawsze możemy podjechać rowerem czy samochodem. Czy proszę nas zrozumieć, bo naszą rolą jest promowanie w ogóle Łodzi, nie tylko Piotrkowskiej. Wiadomo. Pytamy naszych gości o te miejsca, które lubią, żeby też pokazać, bo czasami to spojrzenie naszych gości jest zupełnie inne niż nasze, albo nam mówią o miejscach, których kompletnie nie znamy. Zdarzają się też takie sytuacje. Ale Piotrkowska jest jak najbardziej okej. Okay. Znaczy tak, żeby spędzić czas to Piotrkowska, tak? No bo akurat mieszkam w samym centrum, przy Tuwima, no to jest takie miejsce, gdzie mam blisko do pracy, blisko tu do centrum. Generalnie całe życie kręci się wokół tego centrum. Tak jak, no ja nie żyję na obrzeżach miasta, tak? Ale jak miałbym wybierać obrzeża miast takie do życia, no to mi się genialnie podoba na przykład Złotno, tak? Tamte tereny, tak? Polesia, no to rzeczywiście to są fajne miejsca, piękne działki, piękne tereny, gdzie naprawdę można odpocząć. Tam wielu swoim klientom projektowałem domy. I to już było z 15 lat temu i powiem Pani, że po dziś dzień ta architektura się nie starzeje, wręcz przeciwnie, dopiero teraz jest czasem rozumiana, tak? I jak tam do kogoś pojadę na kawę, no to tam jest po prostu miło, tak? No tam już nie czujemy się, jakbyśmy byli w ogóle w mieście, a tak naprawdę mamy rzut beretem. To prawda, bo no to jest parę kilometrów. Łódź jest bardzo długa, północ-południe, wschód-zachód jest bardzo krótko, więc tak mamy pozycję delikatnie na zachód, już przyjmijmy tą arterię włókniarzy, tak? Delikatnie na zachód, delikatnie na wschód. No, mamy wszędzie blisko, tak naprawdę. No. Powiem tak, na pewno wartość tych terenów, o których Pan teraz mówił, po Pana rekomendacji może generalnie wzrosnąć, ale to... Możliwe, że tak, ale to dużo osób o tym wie. No, nie, żartuję. Super chciałam miejsce. Tylko Pana i Radogorz jeszcze. O. To prawda. Chciałam tak. Pana zapytać jeszcze o taką może najdziwniejszą, a może najmilszą opinię na temat Pana projektu. Pamięta Pan jakiś taki zachwyt, który... Tak, mam jeden. To już do końca życia, kiedy zadzwoniła do mnie inwestorka ze Szczecina i była przeszczęśliwa z projektem, była naprawdę mega szczęśliwa i do telefonu dała córkę swoją i to córeczka powiedziała, Zosia, że bardzo dziękuję Panu za tak piękny dom i tak piękny pokoik w takim miejscu. Pokoik w takim miejscu, tak. A to było w Szczecinie, w Łodzi? Tak, w Szczecinie. No w Łodzi nie pamiętam. Mnie cieszy to, że o tym do taksówkarza powiem, że jedziemy pod nią i on pojedzie. A właśnie, to jest ten moment, bo wie Pani, no, kiedy już taksówkarze i kwiaciarki wiedzą, gdzie jest New Iron, otoczenie to świadczy, że ta informacja naprawdę szeroko poszła. Nie ubliżając no, nikomu, tak? No, ale to już każdy wie nagle. Ja tylko pamiętam też taki moment, kiedy fotografowie pytali, kiedy będzie kolejny fotodej na ten budynek, bo są bardzo ciekawi, jak on się zmienia i jak wygląda od środka, więc a pytają generalnie o starsze budynki, więc jeśli o ten pytają, to znaczy, że budzi zachwyt. No tak, no wnętrze, części wspólne, hol wspaniale wyszedł, naprawdę bardzo ładny hol i garaż, no garaż mi się bardzo podoba, czarny, piękny jest. A jakie ma Pan marzenia, jeśli mogę na koniec zapytać? Marzenia, powiem Pani, dość proste, no robić dalej to, co robię bardzo dobrze i nie rezygnować z tego, mimo trudności, które tutaj naprawdę no, czasem los płata, tak, czy to... Jak w każdym zawodzie. Jak pewnie. W każdym, tak. Architektura generalnie no, idzie w tą stronę, że jednak jest coraz ciężej, działek prostych już nie ma, zostały naprawdę same te ciężkie tematy, bardzo ładne, tak. Ale zawsze pamiętam o tym, że im piękniejsza działka, im lepszy widok, tym będzie ciężej z pozwoleniem i to
Nie ma cudów. Strasznie pragmatyczne wyszły te marzenia, ale oczywiście życzymy, żeby się zrealizowały i dziękujemy za to spotkanie. Dziękuję bardzo.